wieczór Państwu. Witam bardzo, bardzo serdecznie. To bardzo niezwykła chwila dla Kościerskiego Domu Kultury, który obchodzi 60-lecie swojego istnienia. Pomyślcie Państwo, że jest to pierwszy w całej długiej historii jubileusz, który możemy wspólnie świętować. Jesteśmy dzisiaj w składzie nieprzypadkowym. Na tej sali zgromadzili się ludzie, którzy przez długie lata funkcjonowania KDK działali na rzecz jego rozwoju oraz dla dobra wszystkich mieszkańców. Za to jestem Państwu ogromnie wdzięczny. Wszystkim razem i każdemu z osobna. Podziękowania kieruję zarówno do wszystkich dyrektorów, moich poprzedników, pracowników i instruktorów, którzy przez te 60 lat budowali wizerunek naszej kultury, ale dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy bezinteresownie zaangażowali się w pracę na rzecz dobra naszej kultury. W tej grupie także dziękuję wszystkim mediom, które informowały o wydarzeniach kulturalnych w Kościerzynie. 60 lat to mnóstwo czasu. I można by było dziękować w nieskończoność. Ale przyjmijcie Państwo podziękowania wszyscy razem. Bo każdy, kto jest na tej sali, zrobił dla naszej instytucji coś wyjątkowego i dobrego. Powspominajmy razem chociaż niektóre z ważnych wydarzeń, które zapisały się w kronikach i na kartach historii. Niewiele jest na mapie Polski miejscowości, które odegrałyby tak ważną rolę kulturotwórczą jak nasze miasteczko, które na początku ubiegłego wieku było ważnym ośrodkiem tworzenia się myśli kulturotwórczej. Idea ta, nazwana później Młodokaszubską, objąć miała cały obszar rdzennych Kaszub, ale i nie tylko. Patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego, Kościerzyna miała poza tradycyjnymi lokalnymi jarmarkami miejskimi dwa bardzo ważne zjawiska kulturotwórcze. Po pierwsze, jeden z najstarszych zwyczajów patriotycznych w kraju, to jest pielgrzymkę pieszą do Wejherowa, która wbrew zakazom okupacyjnym, komunistycznym, podążała z Kościerzyny na Wejherowską Kalwarię od połowy XIX wieku. W tym roku kościerska pielgrzymka swoją starą, stałą trasą udała się poprzez prawie całe Kaszuby po raz 343. Druga najstarsza tradycja związana jest z Kurkowym Bractwem Strzeleckim. Swoje zwyczaje i obrzędy kultywując już od połowy XIX wieku w tym samym miejscu, to jest w Strzelnicy, po niemiecku Schutzhausie. Istniały teatrzyki, koła śpiewacze. Aż trudno uwierzyć, ale idea Domu Kultury w dzisiejszym jej rozumieniu nie była znana w naszym mieście. Kościerzyna przed wojną była miasteczkiem biednym. Już samo wykonanie należności administracyjnych temu, jak i wielu pozaborczym powiatom, stwarzało trudności. Najwięcej funkcji kulturotwórczych przejął Kościół i wokół niego skupiały się stowarzyszenia i związki śpiewacze. Właśnie dlatego tak ważnym momentem w historii miasta
było utworzenie w nim w 12 lat po wojnie oraz w rok po odwilży październikowej roku 1956 Powiatowego Domu Kultury. Nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta i powiatu pojawienie się takiej placówki oceniali dobrze, myśląc, iż będzie to nowa instytucja do walki z wiarą oraz indoktrynacją pod kątem jedynie słusznych poglądów partii. Przeglądając materiały archiwalne, nie sposób znaleźć pracy Domu Kultury w Kościerzynie i takiego nurtu, ale chwalebnie, to nie on miał stać się właściwą rolą dla tej instytucji. I tak przejdźmy do prezentacji. Powspominajmy najważniejsze momenty, które zdarzyły się związane z Domem Kultury. Poproszę o prezentację. W 1957 roku powstaje Powiatowy Dom Kultury. W 1969 powstają Zakłady Porcelany Stołowej, największy pracodawca powiatu. W tym roku także ma miejsce Święta Wojna na Złotej Górze, czyli telewizyjny turniej miast, pojedynek Kościerzyna Kartuzy. W 1972 roku powstaje nowa siedziba i w tym też roku założona zostaje Orkiestra Dęta przy Zakładzie Porcelany Stołowej Lubiana. Następne zdjęcie dotyczyło inauguracji Jarmarku Rydzyckiego, a w 1974 roku powstaje Zespół Pieśni i Tańca Kościerzyna. W 1975 odsłaniamy pomnik Józefa Wybickiego. Do Kościerzyny przybywają gwiazdy, w tym Aleksander Bardini i Daniel Olbryski. Jako dobudowa do Urzędu Miasta i Gminy powstaje Sala Szopińskiego. W 1985 roku Złoty Krzyż Zasługi dostaje Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Kościerzyna. Przy Kościerskim Domu Kultury wychodzi powojenna edycja Gryfa Kościerskiego, 90 rok. A dwa lata później pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, organizując z zespołem Krebanek, gminą Brusy, Karsinem, Sierakowicami i Wetowym. W 1998 600-lecie nadania Kościerzynie praw miejskich. W tym roku i w tych dniach koronacja koronami papieskimi obrazu Matki Bożej Królowej Rodziny. W 1999 roku pierwsze dni patronki miasta. W 2000 powstaje informacja turystyczna, rusza rozbudowa sali Szopińskiego. W tym roku następuje otwarcie ratusza i święto chleba. W 2001 roku organizujemy pierwszy turniej gmin powiatu kościerskiego. Widzieliśmy zdjęcia z 2004, kiedy to Światowy Zjazd Kaszubów odbył się w Kościerzynie. Powstaje płyta kaszubskiego zespołu Pieśni i Tańca Kościerzyna, to w 2006 roku. Widzieliśmy też postać Jana Machuta, wieloletniego dyrektora KDK, który umarł w 2006 roku. W 2007 następuje otwarcie strzelnicy. Potem w 2008 najazd Kaszubów na Warszawę, także w Sejmie. I w tym roku KDK łączy się z Centrum Kultury Strzelnica i przejmuje funkcje sportowe w ramach Centrum Kultury i Sportu w Kościerzynie. W maju
2009 roku CKIS wraca na ulicę Długą 31. Potem następuje oddanie obiektu między stadionami i wizyta premiera Donalda Tuska. Widzieliśmy też zdjęcie Zygfryda Freda Daszkowskiego, który umarł, odszedł od nas w 2008 roku. W 2009 w Kościerzynie gości prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński i uczestniczy tu także w organizowanej na sali Szopińskiego rocznicy powstania Solidarności. Nasza sala Szopińskiego zostaje zmodernizowana wraz z kinem i funkcjonuje od grudnia 2011 roku. Dzięki niej możemy się dzisiaj spotkać w tym miejscu. W związku z nową treścią ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej nasza jednostka zbywa w 2013 roku w kwietniu prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz wraca do nazwy starej Kościerski Dom Kultury. W 2014 w budynku przy ulicy Długiej 31 odchodzi oddział Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Jednocześnie przeniesione zostaje Centrum Informacji ze struktur KDK do Muzeum Ziemi Kościerskiej. Wiosną 2016 roku Kościerski Dom Kultury otwiera świetlicy i promuje szeroko zakrojoną działalność dla seniorów. W 2017, to już ten rok, powstaje w naszej głównej siedzibie na ulicy Długiej 31 Centrum Pastoralno-Psychologiczne, które otwiera drogę dla ratowania zagrożonych przez problemy społeczne i materialne rodzin z terenu całych Kaszub Południowych. Tak wygląda krótki zarys tego, co się zdarzyło w tym czasie, które dzisiaj nazywamy 60-leciem. To bardzo ważny czas dla naszego miasta, dla naszego powiatu, bo nie zapominajmy, że ten czas zaczął się od Powiatowego Domu Kultury, który dopiero z czasem stał się Kościerskim Domem Kultury i działa wewnątrz struktur miejskich. A teraz poproszę na scenę pana burmistrza Michała Majewskiego. Sporo osób, które na tej sali siedzi, które widzę, spotyka się z nami przy okazji różnych uroczystości i imprez i wspomnień, między innymi tych czasów, kiedy w Domu Kultury działo się bardzo dużo. Teraz staramy się do tego wrócić. Dom Kultury zaczyna coraz bardziej żyć i z tej okazji, żeby to życie się odnawiało, było coraz młodsze. Panie Majasiu, przy sobie rzeczywiście, jeśli tak będzie wyglądał też Dom Kultury, to będzie wspaniale i pięknie. Chciałbym życzenia złożyć. Życzenia na ręce pana Jasia. Grafikę, na której możemy spojrzeć i zobaczyć, jak wyglądał Dom Kultury, jak wyglądały okna i wejścia w dawnych czasach. Hotel Erwiśmana. Dziękuję. I życzyć wielu, wielu kolejnych wspaniałych lat współpracy jednostki, budynku z mieszkańcami Kościerzyny. Wszystkiego najlepszego. Zapraszamy, drodzy Państwo, dyrektorów, którzy zarządzali Kościerskim Domem Kultury, ci, którzy jeszcze są, ci, którzy jeszcze wspaniale działają w naszym mieście. Pan Mieczysław Kun. Od niego się wszystko zaczęło, rok 57. W tym roku będziemy obchodzić uroczystość 50-lecia
amatorskiego klubu filmowego i to będzie jedno właśnie z wydarzeń, które szykujemy w całym cyklu 60-lecia Domu Kultury. Pan Mieczysław Kun, pierwszy... Zawsze młody, piękny, przystojny. Domem. Pan Jan Zamkowski. Panie Jasiu. Pan Jan Zamkowski działa przez cały czas, współpracuje z nami, prowadzi żeński chór kameralny tutaj w sali Szopińskiego. Pomysł zaproszenia oraz tego domu z otwartymi na oścież oknami to dzieło pani Romki Klinkosz. Myślę, że spodobało się to państwu bardzo. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy wystrój oraz latarenki, które oświetlają nas i no, są symbolem zawsze wiedzy jakiejś, to pani Wioleta Romanowska, której bardzo dziękujemy. Kolejny pan dyrektor, Wiesław Knopik. Poprosimy panią Irenę Marszewską, która również... Jest pani Irena? Niestety. Pan Roman Kniter, pan dyrektor... Romek w czasach nowożytnych to chyba najdłużej funkcjonujący dyrektor. Bardzo się cieszę, że dzisiaj przybył. Romku, bardzo wielkie dzięki. I zapraszamy panią Jolantę Bogusławską. Jest pani Jola? To jest grono ludzi, może już niepełne, ale takie, które tworzyło Kościerski Dom Kultury. Ja wiem, że równocześnie funkcjonował Młodzieżowy Dom Kultury, instytucja równoległa. I ona ma też ogromny wpływ na to, co dzisiaj nazywamy kulturą w Kościerzynie. Ale tym osobom, które dzisiaj pojawiły się ze wszechmiar, chciałbym jeszcze raz podziękować. Wielu dyrektorów już ja pracowałam z państwem, ale również jest mi dane pracować z panem Janem Dietrichem, więc w imieniu wszystkich pracowników składamy tobie, Jasiu, serdeczne podziękowania za współpracę, za te lepsze i gorsze chwile, ale tak w kulturze jest, poprzedni dyrektorzy to potwierdzają, że zawsze jest dużo stresu, dużo napięć, abyście państwo byli w efekcie końcowym z naszej pracy zadowoleni. Jeżeli tak jest, to bardzo za to dziękujemy. Jasiu, w imieniu wszystkich pracowników dziękujemy tobie również. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować władzom miasta, pracownikom Powiatowego Domu Kultury za zorganizowanie dzisiejszej imprezy. Tak uczciwie mówiąc, trochę była to moja prowokacja, bo kiedy przygotowywaliśmy wiele dokumentów z historii Kościerzyny i z historii Powiatowego Domu Kultury na filmach, pomyśleliśmy sobie, panie dyrektorze, to już jest 60 lat Domu Kultury, a może by jakieś spotkanie zorganizować. No i stało się. I bardzo miło, że tutaj serdecznie tutaj wszystkich witam. Witam jeszcze dużo znajomych, którzy jeszcze żyją. A jest to spotkanie, muszę powiedzieć, sprzed lat. Spotkanie, które miało nam przypomnieć o sobie, jak jeszcze wyglądamy. I dlatego też jest to spotkanie ludzi naszej pięknej młodości. Wtedy mieliśmy po 20 lat. Dlatego też jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
za zorganizowanie tego spotkania. Dziękuję panu dyrektorowi Dietrichowi, pani zastępczyni i w ogóle wszystkim pracownikom. Muszę powiedzieć, że ich bardzo dobrze znam. Oni bardzo ładnie pracują. Ja z nimi też współpracuję. I życzę wszystkim naszym tutaj i koleżankom, i kolegom, którzy pracowali i ze mną, i z koleżeństwem, by wspominali te czasy, bo był to okres rzeczywiście dla nas, młodych, naprawdę niezapomniany. I pamiętajmy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Chciałbym jeszcze poprosić jedną osobę, która jest tutaj bardzo ważna dla nas, bowiem w tym roku obchodzi 45-lecie funkcjonowania w Domu Kultury. Grozi nam, że odejdzie na emeryturę, ale za chwilę zobaczycie państwo naszego prawdziwego supermana Zbyszka Choreczkę, akustyka, pierwszego DJ-a chyba na Kaszubach. Zbyszku, jesteś? Bardzo proszę cię, żebyś przyszedł do nas. Funkcjonuje w Kościelskim Domu Kultury w zasadzie od swojego dzieciństwa. I wszyscy, którzy kojarzą Dom Kultury, kojarzą ze Zbyszkiem. I w ogóle nie ma innej opcji. Jest Zbyszek i jego zawsze wspaniały humor. Legendarny humor Zbyszka Choreczki oraz to, że może nie pamiętamy wielu zespołów na scenie, ale pamiętamy Zbyszka. Zbyszek ma kilka uwag, nie mogłoby się bez nich obyć dnia dzisiejszego. Nie poinformowaliśmy go o tej niespodziance. Jeszcze jedna osoba powinna tutaj koniecznie przybyć. Otóż moim zastępcą przez długi czas był Dawid Jereczek. Wspólnie budowaliśmy instytucję sportu w Kościerzynie i całkiem dobrze to wypadało. Ja mam bardzo dobre wspomnienia. Dawidzie, jeśli mógłbym cię prosić, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Oraz obecną moją zastępczynię, której już nie muszę prosić, Jolanta Sutor, która kieruje instytucją sali Szopińskiego. Jest Dawid. Brawo, Dawid. Człowiek, który dzisiaj dowodzi całym skomplikowanym mechanizmem różnych urządzeń akustycznych i oświetlających, za co bardzo jestem mu wdzięczny. Praktycznie wszystko odbywa się bezkolizyjnie. Bardzo ci dziękuję, Dawidzie. No i teraz moja zastępczyni, która na co dzień dowodzi kinem Remus oraz wszystkimi lokalami znajdującymi się nad nim. Proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę Kościerski Dom Kultury po raz pierwszy zarządza kinem. I to takim kinem, który działa tylko w zasadzie w prapremierach i wykonuje znacznie większą robotę, więcej ma samych seansów niż kino Rusałka, no 150-200%. Dziękuję ci, Jolu, za to. Teraz właśnie poproszę radnego województwa pomorskiego, pana Piotra Karczewskiego. Pan dyrektor przedstawił tutaj historię 60 lat działalności Kościerskiego Domu Kultury. To piękny jubileusz i składam serdeczne gratulacje. Jak wielu byśmy tutaj słów nie użyli, i tak to w pełni nie odda klimatu, roli, zaangażowania Kościerskiego Domu Kultury w życiu mieszkańców, w życiu miasta Kościerzyna. Składając panu dyrektorowi gratulacje i życzenia, chciałbym również wspomnieć o poprzednikach i również podziękować panu współpracownikom, panie dyrektorze i byłym współpracownikom. Składając serdeczne życzenia, chciałbym panu wręczyć
Gryfa Kaszubskiego, herb naszego województwa i życzyć wszystkiego najlepszego. Jest mi szczególnie miło, bo byłem z ojcem pana radnego, byłego także wojewody, razem w sejmiku, kiedy uchwalaliśmy herb Gryfa dla całego województwa. Jest mi z tego powodu bardzo miło. Wiem, że pan doktor Karczewski jest z nami dzisiaj. Dzięki serdeczne. Jeszcze jedna mała niespodzianka, to jest taka prywatna nagroda, którą mój zastępca od spraw sportu chciałby ufundować pewno jednej z naszych postaci Domu Kultury. Ja powiem szczerze, ja wiem, o co chodzi i jestem pełen podziwu, bo jest to jedyny uczeń tego nauczyciela, którego za chwilę państwo pewno przedstawi. Dawid Jareczek. Dobry wieczór państwu. Dziękuję panie dyrektorze za to, że mogę tutaj zabrać głos. Na co dzień mnie nie widać, bo jestem w reżyserce i kontroluję. Teraz no niestety nie mam kontroli nad tym mikrofonem. Będę mówił krótko, korzystając z okazji, że jest to 60-lecie Domu Kultury, Kościerskiego Domu Kultury. Chciałem podziękować tak osobiście mojemu koledze. To są atrybuty każdego akustyka, czy teraz się mówi tak bardzo ładnie, realizator dźwięku. Za tą wiedzę, którą z 16-17 lat temu pewnie mi przekazał, kiedy przychodziłem na imprezy, które organizował Kościerski Dom Kultury, pomagałem i pierwszą lekcją, to, którą pamiętam do dzisiaj i sam uczę innych tych, którzy czasami tu przychodzą, ci młodzi, czyli zwijanie kabli po imprezie, to była najważniejsza rzecz. To jest zwijanie kabli w takie ładne kółeczka, żeby one nie były poplątane przy następnej imprezie, żeby wszystko szło sprawnie. Zbyszku, to dla ciebie zapraszam, że dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem, realizuję dźwięk. Pewnie gdyby nie ty, nie ta wiedza, którą wtedy mi przekazałeś i nie tylko mnie. Ja zostałem w Domu Kultury, przyszedłem tutaj do pracy, takie moje marzenie się z dzieciństwa spełniło. Także Zbyszku, zapraszam, bardzo ci chciałem podziękować. To jest taka instalacja, jeszcze dzisiaj rano była malowana. Zbyszku, to jest ten mikrofon, który miesiąc temu od ciebie brałem, bo potrzebowałem. On jest w tej instalacji, bardzo ci dziękuję. Zbyszku, ty chcesz coś powiedzieć? Mów. Uczeń okazał się lepszy od mistrza. Tak to z reguły bywa. Dziękuję państwu bardzo. Wystąpi Big Band Fredens pod dyrekcją pana Grzegorza Daszkowskiego. Też dzisiaj człowieka w kulturze bardzo ważnego, szefa takiej instytucji w gminie, ale poza tym jest to cała tradycja Big Bandu Freda Daszkowskiego, jego syn bezpośredni następca. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj wystąpi przed państwem Grzesiu Daszkowski jako dowódca Big Bandu Fredens pod latarenkami 60-lecia.
60-lecie Kościerskiego Domu Kultury to też jubileusz Big Bandu, bo ten Big Band jest od 27 lat, czyli bardzo dużo. Więc troszeczkę już działa razem przy Kościerskim Domu Kultury, więc to jest to też kawał historii, który w ten dzisiejszy jubileusz, piękny jubileusz się łączy. Szanowni Państwo, nie będziemy przedłużali, bo każdy jubileusz powinien mieć swój wymiar czasowy, ten też, więc będziemy Państwa żegnali takim utworem klasyki jazzu, Good News. Niech dla wszystkich są same dobre wieści. Grzeją się własną siłą i fantastyczną muzyką, taką jak Satin Doll czy Good News. Bardzo Wam dziękuję. Dziewczyny też. A dziewczyny są urodziwe. Ale grają też pięknie. Zanim przejdziemy do tortu, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Serdecznie zapraszam. Widzę bardzo wielu zacnych gości. Jest pani przewodnicząca Rady Miasta, jest pan przewodniczący Rady Powiatu, jest były pan burmistrz Jerzy Makarewicz, pani przewodnicząca. Gratuluję i myślę, że Dom Kultury będzie się dalej rozwijał, dalej propagował tą kulturę kaszubską tu na naszym terenie, no i tym wszystkim instruktorom, którzy pracują w Domu Kultury, owocnej pracy i wielu sukcesów. Myślę, dla naszego miasta, dla mieszkańców potrzebne to jest. Serdecznie gratuluję. Dziękuję Państwu, że przybyliście na tą uroczystość. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Tomek Dera był zastępcą burmistrza, ale dzisiaj gra razem z wszystkimi tak piękną muzykę. Rozpocznę jednak od refleksji. Właśnie wtedy, kiedy miałem przyjemność pełnić funkcję zastępcy burmistrza, zastanawiam się, co jeszcze powinno być produktem regionalnym Kościerzyny, co jeszcze powinno być tą delicją, co moglibyśmy sprzedać. Szukałem, szukałem, myślałem, nic nie myślałem. Dzisiaj stwierdzam, że ponad wszelką wątpliwość tym produktem naszym regionalnym, eksportowym, najlepszym jest Big Bag Fredens. Dla nich jeszcze raz gratulacje.
Szanowni Państwo, tak akurat się składa, że pośrednio zawsze w jakiś sposób byłem związany z Kościerskim Domem Kultury. Dzięki pewno moim zacnym kolegom, których większość tutaj siedzi na tej sali. Ja jednak dzisiaj przychodzę w imieniu też władz samorządu powiatu kościerskiego. Niestety pani starosta ze względów zdrowotnych nie mogła się dzisiaj pojawić na dzisiejszej uroczystości, ale myślę, że przyjmiecie państwo kilka słów i od niej. Składamy najserdeczniejsze życzenia dyrekcji, pracownikom, byłym dyrektorom z okazji 60-lecia jubileuszu Kościerskiego Domu Kultury. 60 lat bycia kulturalnego serca powiatu kościerskiego skłania nas, by z uznaniem oraz szacunkiem składać życzenia. Jest nam niezmiernie miło przekazać w tym szczególnym dniu jubileuszowe gratulacje dyrekcji oraz byłym i obecnym pracownikom Domu Kultury za trwającą już 60 lat działalność w zakresie szerzenia kultury, kultywowania tradycji oraz podejmowania szeregu inicjatyw służących wszechstronnemu rozwoju kulturowemu, społecznemu, no i też gospodarczemu miasta Kościerzyna. Materia działalności Kościerskiego Domu Kultury w obszarze kultury to jedynie jeden z ważkich elementów, bo przecież w naszej mniej i bardziej odległej pamięci tkwią wspomnienia wielu zdarzeń, działań, wzruszeń, których za sprawą jubilata byliśmy uczestnikami. Nie bez znaczenia w działalności jednostki są różnego rodzaju konkursy, wystawy, warsztaty, konferencje, działania na rzecz dzieci i młodzieży. Znamy również wiele cennych inicjatyw, które służą integracji i szerzeniu wśród naszych mieszkańców znajomości tradycji kaszubskich, folkloru, a także są doskonałą okazją do zaznaczania swojej tożsamości regionalnej. Dom Kultury to nie tylko budynek i jego wyposażenie, ale przede wszystkim ludzie realizujący jego misję. Dlatego też z okazji dzisiejszego jubileuszu życzymy wszystkim pracownikom Kościerskiego Domu Kultury dużo satysfakcji z wykonywanej pracy i wszelkie pomyślności w życiu osobistym. Niech kolejne piękne jubileusze przebiegają w poczuciu, że państwa działalność jest jednym z trwałych fundamentów lokalnej społeczności. Podpisana pani starosta i moja osoba. I jeszcze jedna refleksja. Jeżeli ktoś kiedyś mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych, to w przypadku Zbyszka Choreczki to się nie zgadza. Zbyszku, trwaj, bo Kościerzyna i oni wszyscy ciebie tu potrzebują. Na ręce pana dyrektora ten dyplom, a kwiaty złożę na ręce pani Wioli Romanowskiej, dlatego że ta pani wielokrotnie wspiera inne instytucje w całym powiecie. Za przysłowiowe dziękuję. A ja też dziękuję. To jest pani scenograf nasza, która wykonała i ten pomysł z oknami, latarenkami. To właśnie klimat dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękujemy. Jeden z nielicznych, chociaż widziałem jeszcze tutaj członków Salmare Dixie. On ma nową już oprawę, także personalną, ten zespół. Ale bardzo się cieszę, że ci ludzie jeszcze dalej muzykują i robią to naprawdę bardzo dobrze. A teraz moja odpowiedniczka w bibliotece. Bardzo serdecznie wam dziękuję za lata współpracy, za naprawdę wspaniałe lata. A Jasiowi i całemu personelowi jego w imieniu naszych pani życzę przede wszystkim dalszych, owocnych, wspaniałych lat i liczę na dalszą tak wspaniałą współpracę. A też muszę się przyczynić dzisiaj, jeszcze przyłożyć do tych życzeń Zbyszkowi bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Te właściwie 44 lata, my się znamy właściwie od 73 roku. Zbyszek zawsze mi pomagał i zawsze był na każde wezwanie. Tak samo pani Wiolecie życzę też i dziękuję bardzo za to, że nas ciągle ratuje dekoracjami. Też i pani Kinga Snopek, pani wicedyrektor, pani Jola Sutor. Właściwie wszyscy pracownicy, którzy tutaj dzisiaj siedzą, cały personel nas wspiera. Wspólnie możemy organizować
organizować imprezy, wspólnie się męczymy czasami i za to wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym i naszego całego personelu. A Jasiu, te kwiatki tak stopniowo rozwijają się, tak jak są w wazonie, więc mam nadzieję, że tak dalej będziecie się tak też cudownie rozwijać. Spotkanie z kulturą jest zawsze dla nas ogromnym i miłym wydarzeniem. Dlatego na pana ręce chciałam złożyć wszystkiego, co najlepsze i co niezwykłe. Tak jak z kulturą bywa. A ponieważ edukacja zawsze wiąże się z kulturą, mam nadzieję, że ta współpraca w obie strony będzie tak jak do tej pory piękna, niezwykła, wspaniała i budująca. Z okazji tak pięknego jubileuszu życzę wszystkiego, o czym sobie Dom Kultury wraz z wspaniałymi pracownikami, gdzie miałam niejednokrotnie okazję współpracować i poczytuję to sobie za ogromną przyjemność i ogromny zaszczyt. Gratuluję serdecznie i życzę, jak już powiedziałam, wszystkiego, co niezwykłe, najpiękniejsze i największe. Pięknie zaproszeni goście, tak pięknie przygotowana oprawa, prowadzenie, taka piękna zachęta do przyjścia tutaj, co widać po zebranych gościach. Naprawdę nie będziemy was w ogóle ścigać ani próbować wam dorównać, bo wy jesteście profesjonalistami. Każdy z was odpowiedzialny za jakąś część przygotowania tej uroczystości, którą dzisiaj obserwujemy i możemy ocenić tylko i wyłącznie gromkimi brawami. Bardzo proszę. Jest to na pewno doskonałym dowodem na to, że to wy jesteście profesjonalistami, a my musimy was, jeżeli byśmy chcieli, bardzo, bardzo długo jeszcze gonić. Ja ze swojej strony, jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, chciałabym panu dyrektorowi na ręce złożyć serdeczne życzenia dla pana i dla pracowników oraz gratulacje z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Kościerskiego Domu Kultury oraz podziękować za dotychczasową współpracę i profesjonalizm w realizowanych przedsięwzięciach. Pragnę również wyrazić nadzieję na dalszą współpracę i partnerskie relacje, które pozwolą nam na tworzenie nowych, ciekawych inicjatyw na terenie miasta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To w tym Domu Kultury byłam prawie od dziecka i parę słów w imieniu nie instruktorów, nie dyrektorów, ale właśnie tych, którzy wynieśli tak wiele. Stali tu na scenie, panie dyrektorze, dyrektorzy, z którymi chyba prawie z wszystkimi, pan Knitter chyba był na końcu i też współpracowaliśmy, prawda? Jeszcze potem była Jola Bogusławska. Pewnie mniej już, ale tu jeszcze pamiętam. Dyrektorem tego Domu Kultury była między innymi, pamiętajcie o niej, Wanda Szopińska. Chyba dość tajemnicza postać wcale o niełatwym pewnie tym działaniu w Kłyscinie. Chciałabym przywołać postać i pewnie pan Mieczysław Kun powie mnie, kiedy to było, a jeśli nie, to w moim domu, w moim archiwum szkolnym są dokumenty. Dziękuję bardzo i pozdrawiam moich kościeraków. A panu życzę wszystkiego dobrego i polecam się we współpracy dla mojej kłyscinnej kasarni. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A pozdrawiam w ogóle panie Zbyszku, pana też, naprawdę. I na końcu tą najmłodszą Violetę. Niech pan pamięta o niej, bo ona o Kaszewiznę bardzo ładnie dba, a mieszka tam, gdzie ja. Wiele instytucji kultury czy stowarzyszeń współpracowało z nami i współpracuje. Tak było z Młodzieżowym Domem Kultury, gdzie pani Wanda Szopińska także udzielała się. Jest tutaj dyrektor tego domu jeszcze z czasów niedawnych.
Bardzo się cieszę, żeśmy się spotkali, ale nie rozchodźmy się jeszcze. Pogadajmy trochę. Mogę powiedzieć, że Henio Baszanowski przygotował już materiał taki, że podobizna każdego z Państwa na dzisiejszym spotkaniu została już uwieczniona i będziemy mogli sobie ją oglądać w całym zestawie naszych gwiazd kultury i na witrynie miejskiej, i na witrynie Domu Kultury. Ja bardzo chciałbym serdecznie podziękować władzom miasta, tym, ale także poprzednim, które wspierały, pomagały. Dzisiaj i Rada Miasta, i Pan Burmistrz dużą życzliwością obdarzają nas, więc wielkie, wielkie dzięki dla tych, którzy nas wspierali, którzy tworzyli tę kulturę, którzy tworzyli czasopismiennictwo także, bo jest to kawał dobrej pracy. Bardzo, bardzo dziękujemy. A teraz zapraszam na kawę i torcik. Thank you.